ujmy już tego wszystkiego, co jest tam na półkach sklepowych kolorowych żelków, które mają w sobie na przykład barwniki niby pochodzenia naturalnego, natomiast to są sproszkowane owady, które mogą powodować alergię u dziecka. Jeśli jemy pomarańczowe, żółte czy czerwone, często właśnie tam jest barwnik, który pochodzi z tych robaków, koszenila to się nazywa. Nie ma sensu zatruwać swojego dziecka niepotrzebnymi dodatkami, bo i tak jesteśmy wszędąd napiętnowani toksynami, dlatego starajmy się unikać, bo my wybieramy pożywienie, to my decydujemy, co wkładamy do koszyka, co sobie wkładamy później do swojego organizmu i do organizmu dziecka. Dlatego tak jak mówiłam, jeśli dziecko nie pozna danych produktów, ono nie będzie po to wyciągać rączki, bo nie będzie wiedziało, co to jest. To, że to jest kolorowe, no to może przyciągnąć jego uwagę, bo to o to chodzi, tak? Bo to, po to są tak zrobione reklamy, żeby to tak działało. Natomiast jeśli dziecko nie będzie się upierać i nie będzie się, że tak powiem, wydzierać przy kasie, że chce, że musimy mu to kupić, bo jak nie, to będzie krzyczało. No właśnie, pokazywać samemu na własnym przykładzie, bo dziecko bierze z nas przykład, dziecko będzie nas naśladować w przyszłości. Dlatego to, co my robimy, to robimy również dla swojego dziecka i dla jego dobra, dla jego zdrowia. Wszystkie soczki, właśnie wody tam smakowe, nie potrzeba takiego czegoś kupować. W soczku jest tyle cukru, naprawdę, że to jakbyście mieli porównanie, że dziecko na przykład wypije te 200 ml soczku, i w tych 200 ml soczku mieści się na przykład 7 łyżeczek cukru. Jeśli byście zobaczyli te na żywo, sobie wsypali te 7 łyżeczek cukru do szklanki i byście teraz musieli to podać dziecku, to byście nie chcieli tego zrobić. To sobie po prostu uruchomcie wyobraźnię. Miejcie świadomość tego, jak to dzisiaj działa, że cukier jest wszędzie dodawany, nieważne, nawet czasami nawet tego nie napiszą, bo jeśli jest poniżej jakiejś normy, to nawet nie muszą tego pisać. Dlatego róbmy wszystko, starajmy się głową podchodzić do tego wszystkiego. Starajmy się świadomie wybierać te produkty dla dzieci, dla siebie oczywiście również. Bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy tutaj żywym, chodzącym przykładem i dziecko z nas będzie brać i czerpać. Jeśli będą dobre nawyki, będziemy gotować w domu, nie kupować przetworzonych żywności od razu. I dodatkową rzeczą jest też tak, jak mówiłam, ten glutaminian oraz ten benzoesan sodu, który znajduje się w wielu produktach, tak na przykład w keczupie, w majonezie, w sałatkach różnego typu gotowych oczywiście. No i te nasze nieszczęsne wędliny, które mają tam azotany i różne inne też dodatki, masę soli niepotrzebnych. Nie podawajmy produktów takich wysoko przetworzonych, ani wędzonych, ani na occie swoim dzieciom. Na occie produkty niszczą nasze erytrocyty, natomiast wędzone rzeczy to już nie są wędzone tak jak kiedyś się robiło, że tam drewno okadzało. Teraz to się wkłada do jakichś płynów zupełnie chemicznych, macza się to przez chwilę i to już jest niby po prostu taki, że dym wędzarniczy udaje. Dlatego nie wolno takich rzeczy podawać dzieciom. Ryb tłusty, bo mamy zły dostęp po pierwsze do tego, zanim to do nas przyjedzie, to już jest troszkę nieświeże. Po drugie, te rzeczy zawierają dużo metali ciężkich. Dlatego trzeba uważać z tym, bardzo. Dzisiaj odporność nasza, tak jak wcześniej mówiłam, jest słaba, więc dlatego unikajmy, nie jedzmy takich rzeczy. Dlatego tłuste ryby nie, bo właśnie też w tłuszczu gromadzą się toksyny i metale ciężkie. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i podajcie dalej. Będę bardzo szczęśliwa. Do zobaczenia następnym razem.